Mieliśmy cały czas przewagę i mieliśmy dużo dogodnych sytuacji i od pierwszych minut narzuciliśmy bardzo dobrą grę w obronie. Też bramkarz nam bronił rewelacyjnie i jeden, i drugi. Więc można powiedzieć, że no, ciężko przy takiej obronie i bramkarza się martwić o wynik. Natomiast no, na pewno to jeszcze długa droga, play-offy są w tym roku, ale ważne, żeby w play-offach jakby tam w dobrym miejscu się ulokować. Myślę, że to nam ten dzisiejszy mecz trochę w tym pomógł i to jest ważne. Natomiast najważniejsze, że po meczu w Szwajcarii, po długim powrocie zagraliśmy dobre zawody i teraz już mamy za 3 dni następny mecz, gdzie musimy się tylko zregenerować i taktycznie się przygotować i tyle. Tamte mecze między Górnikiem a Azotami zawsze są jakieś takie, powiedzmy, no, losy meczu ważą się w końcówkach i widać, że po prostu jest cała akcja, jest każdy gra na 100%. No nie, bardzo się cieszymy, nie wiem, co mogę Ci powiedzieć. Mamy na pewno mało czasu na celebrację, bo jutro już rano mamy zbiórkę i lecimy do Aten walczyć o wyjście z Ligi Europy. Także cieszymy się, ale już też skupiamy się na kolejnym meczu, bardzo ważnym. Takie przystoje w pierwszej, jak i w drugiej połowie. Te zrywy to były... Powinniśmy tak grać od początku. To nie powinno właśnie tak wyglądać, że mamy zrywy i dobrze gramy, tylko powinniśmy od samego początku, widzieliśmy, że tu będzie ciężko się grało, więc powinniśmy od początku grać bardzo, bardzo dobrze, a te zrywy to było tylko pokaz, co potrafimy, ale najgorsze były te przestoje, które spowodowały, że Górnik prowadził 5-6 bramkami i myślę, że to nas dzisiaj doprowadziło do tego, że przegraliśmy. Przed Górnikiem teraz, no, chciałoby się powiedzieć, historyczne spotkanie z Atenami, bo może zdecydować o awansie do fazy już zasadniczej tych rozgrywek. To będzie trudniejszy mecz niż ten dzisiejszy z Puławami? No na pewno, jakby każdy gospodarz będzie grał do końca, zwłaszcza, że Ateny mają jeszcze szansę grając do końca, bo na końcu grają w Lucernie, która już właściwie jest poza burtą i mogą się pokusić o 2 zwycięstwa i wtedy są w stanie nas wyprzedzić jakby, ale my jedziemy tam wygrać, to pierwsze, a po drugie oni jeszcze później będą musieli wygrać, także do końca myślę, że się będzie ważyło, kto pójdzie dalej.